Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na kanale, no i w pierwszym filmie serii, w której to zaprezentuję nowe DLC, które ostatnio się pojawiło w GTA Online. DLC po polsku nazywa się Przemyt i właśnie w najbliższych odcinkach będziemy sobie to DLC omawiać. Był już live prezentacyjny, teraz są odcinki i w tym pierwszym odcinku zaczniemy sobie od hangaru, ponieważ jest to podstawa tego wszystkiego. Kupimy ten hangar, zobaczymy jakie są opcje przy zakupie, jakie są opcje w środku. No i też porozmawiamy, czy ogółem warto prowadzić ten biznes w tym całym hangarze, ten cały przemyt. Może zaczniemy od kupna jakiegoś hangaru. Jak widzicie, ja tutaj mam kupiony ten najdroższy hangar. Chociaż jestem ciekaw tego hangaru najtańszego w porcie Zancudo, więc chciałbym go sprawdzić, w którym konkretnie miejscu się znajduje. Jak klikniemy tutaj na stronę Maze Bank, to wchodzimy tutaj na tą stronkę, gdzie możemy kupić m.in. kluby motocyklowe, bunkry, no ale też oczywiście hangary, które właśnie w tym DLC doszły. Mamy dwa hangary na lotnisko Los Santos, mamy trzy hangary w Fordzie Zancudo. Ogólnie często pytacie, który hangar kupić, który się opłaca, czy w Los Santos, czy w Fordzie Zancudo. Hangary tak naprawdę się nie różnią niczym. Jedynie tutaj te hangary są o wiele tańsze. No i też zauważyłem, że misje, które robimy w całym biznesie, to większość tych misji pojawia się w tym, no po prostu na przedmieściach, tak? Na przedmieściach, nie w mieście, także jeżeli ktoś robi i prowadzi ten biznes, no to myślę, że opłaca się kupić wtedy hangar tutaj w tym miejscu, żeby po prostu ten czas podróży był krótszy. No ale też jest jeszcze jedna fajna sprawa, że jak kupimy hangar w Fordzie Zancudo, no to już w tym miejscu nie będzie nas ścigała policja. Teraz ogólnie ten cały Ford jest takim jednym wielkim placem zabaw, ponieważ jest tam bardzo dużo graczy. Dotychczas to miejsce było, no że tak powiem, wymarłe, nie? Było tam naprawdę bardzo pusto. Teraz tutaj w tej okolicy się kręci bardzo dużo graczy i ogółem jest bardzo fajnie. Także myślę, że tak dla samej zabawy, dla samego fanu warto kupić garaż w Fordzie Zancudo. Ja osobiście posiadam ten na swoim koncie. Teraz jestem na koncie, na którym mam ten najdroższy. Ale zobaczymy, czy możemy sobie, w sumie na pewno możemy kupić ten Ford, który znajduje się obok. I chcę zobaczyć, raczej co ja gadam, Ford, magazyn, hangar. I zobaczymy, czy może jest lepszy od tych poprzednich pod względem lokalizacji. Zaraz wam wytłumaczę może konkretnie, co mam na myśli. Pierwsza opcja, jaką mamy do wyboru, to jest styl. Ja mam na swoim koncie ten, ale myślę, że teraz wybierzemy jakiś inny wypróbujemy. Ten czerwony jest całkiem spoko, podoba mi się. Ale chyba weźmiemy, czekajcie, ja mam ten pomarańczowy, to może weźmiemy ten żółty, dobra, to ten żółty weźmiemy, zobaczymy jak wygląda. Oświetlenie, mamy dwa rodzaje do wyboru, pierwsze, drugie oświetlenie, weźmiemy sobie to standardowe. Wzory podłogi, mamy ich 9, ja mam standardowy na swoim koncie. Też jak robiłem prezentację DLC na tym dodatkowym koncie, no też ten styl wybierałem. Ale myślę, że tutaj ten będzie się, albo czekajcie, o, albo ten, będzie się tutaj fajnie komponował z tym żółtym wnętrzem, z tym żółtym designem. Także weźmiemy, może wam jeszcze te inne pokażę, żebyście widzieli dokładnie jak to wygląda. Może nie każdy miał okazję pograć na tym update, wiadomo, że nie wszyscy mają dostępność do tego DLC. Umeblowanie biura, mamy tradycyjne, współczesne, no i standardowe. Wiadomo, że większość graczy wybiera tradycyjne, ponieważ standardowe jest, no, że tak powiem, takie wymarłe. Zobaczcie, jak tutaj jest pusto. Zaś współczesne jest troszeczkę takie depresyjne w klimacie. Także większość graczy wybiera tradycyjne, bo jest to naprawdę bardzo ładny styl. Mieszkanie. Jeżeli kupimy mieszkanie, możemy się przespać w łóżku. Wiadomo, że to w GTA Online jest bezużyteczne. Ale z kolei mamy garderobę, więc jeżeli ona jest tutaj za tą ścianą. Więc jeżeli chcemy przebierać swoją postać tutaj w tym hangarze, no to trzeba wtedy takie mieszkanko kupić. Mamy dwa style, współczesne, tradycyjne. Bierzemy tradycyjne, żeby się tutaj komponowało z naszym biurem, z umeblowaniem. No i warsztat. Jeżeli chcecie tuningować samoloty, chcecie je przerabiać, no to wiadomo, że warsztat jest niezbędny. Cenowo na to wyszło 4 664 000. Najdroższy chyba kosztuje 5,5 miliona. Ogółem cenowo wychodzi podobnie jak za biura. Także spoko. Tutaj mamy podsumowanie, kupujemy. Nie może wymienić hangaru, gdy znajduje się w nim towar. No to trudno, ludzie. Czyli nie sprawdzimy sobie tego hangaru, czyli wejdziemy do tego, który mam obecnie. Czyli tutaj nie można po prostu wymieniać hangaru, kiedy jest towar w środku. Takie info. A on się gdzieś tam znajduje, ale... będę musiał go sprawdzić, ludzie, bo nie wiem, czy on po prostu pod względem lokalizacji nie będzie lepszy. Chodzi o miejsce przed hangarem, wiecie? Bo na przykład tutaj przed tym hangarem
jak wjeżdżam jakimś dużym samolotem, to rozwalam wszystkie latarnie w okolicy i ogółem jest bardzo ciasno. Ten hangar, który był tam z boku, ma o wiele więcej miejsca, a tamten chyba, który chciałem kupić, ma jeszcze tego miejsca więcej. Także spoko. Dobra, mamy tutaj już jakieś pojazdy w środku. Możemy tutaj przechowywać każdy nasz osobisty pojazd lotniczy. Czy to pojazd nowego DLC, czy to pojazd, który już się w grze znajdował, tutaj na przykład macie hydrę. Każdy pojazd tutaj możemy przechowywać. Oczywiście pojazdy nowego DLC mają tej możliwości modyfikacji bardzo dużo, będę wam to pokazywał w kolejnych odcinkach. Gdzie będziemy sobie kolejno te samochody przerabiać i będziemy je sobie omawiać i... No i będziemy się zastanawiać, czy warto go kupić, czy też nie. Jak widzicie, tutaj jest tej modyfikacji o wiele więcej. Jeżeli chodzi o te starsze samochody, które już w grze się znajdują, też można je przerobić, ale tylko w jednym aspekcie, tylko i wyłącznie w lakierowaniu. Tylko lakierowanie możemy zmienić. Zaraz wam to pokażę, jak wygląda. Chyba jedynie Kuban 800 ma możliwość tych starszych samolotów, że tam możemy zainstalować bomby, ale tak poza tym, no to nic szczególnego. Jak widzicie, możemy tylko lakier zrobić, możemy sobie chroma walnąć na hydrze. Spoko to wygląda, albo jakiś, nie wiem. O, nawet ta polerowana czarna stal wygląda spoko. Fajnie to wygląda. O, albo złota hydra, nie? Czyli możecie sobie zmieniać, a to akurat mamy zieloną tą hydrę. Dobra, wysiadamy. I słuchajcie, możemy tutaj ściągnąć tyle samolotów, tyle śmigłowców, ile tylko chcecie. Co prawda, no jak widzicie tutaj, no tego miejsca jest... Nie jest aż tak dużo, nie? Ale tutaj mamy taką fajną opcję, ponieważ za tym znajduje się schowek, ludzie. Jak wejdziemy do tego punktu i klikniemy E, no to jak widzicie, mamy dwie opcje do wyboru: podłoga i przechowalnia. W przechowalni znajdują się wszystkie pojazdy lotnicze, które się nie wsiadają tutaj na tej płycie. No na przykład, nie wiem, weźmy tutaj... O, Titana, patrzcie, mam Titana. Tego też mam chyba przerobionego. I na przykład go tutaj dajemy. Wyciągamy go ze schowka. Tutaj, jak widzieliście, ten samolot z tego miejsca zniknął do schowka, jego tu już nie ma. Także tak tutaj możemy sobie wszystko przestawić. Także jest to bardzo, bardzo fajna sprawa. Jeżeli ściągniemy pojazd, taką hydrę do tego miejsca, to hydra staje się to jakby waszym pojazdem osobistym. Już nie musimy ściągać ją przez Pegasusa. Także jest to genialna sprawa. Tutaj jest zielony Titan, całkiem fajnie wygląda. Ale dobra, porozmawiajmy o biznesie, bo jak widzicie, tutaj już jakiś towar posiadam. Już jakiś towar sprzedawałem na live i pewnie się zastanawiacie, czy warto w ogóle ten biznes prowadzić. No moja odpowiedź brzmi, że nie. Totalnie nie warto, jest bardzo słaby zarobek z tego. Nadal import-export jest najlepszym zarobkiem, także tutaj się nic nie zmieniło. No chyba, że nie wiem, chcecie prowadzić biznes, ten biznes jako dodatkowy, to może wtedy. Na pewno jak się pojawi podwójna premia, no to wtedy może będzie większy sens prowadzenia takiego biznesu, bo wiadomo, że taka podwójna premia na pewno się pojawi. Czekajcie, ja się przeloguję na sesję online, raczej na sesję publiczną, żeby wam pokazać te opcje na laptopie. Dobra, już jestem tutaj na sesji publicznej. W ogóle tak właśnie, bo jeszcze wam nie pokazałem. Tak wygląda biuro. Tak się prezentuje. Mamy tutaj telewizję, którą możemy odpalić. Poczekajcie, może zanim wam pokażę ten biznes, to wam pokażę jeszcze, jak to wszystko się tutaj prezentuje. Tutaj też mamy jakieś pomieszczenie. O, tak, tutaj było mieszkanie. Jak widzicie, jest garderoba, można przebierać swoją postać. O, proszę. Jest taka możliwość. Mamy tutaj łóżko, nic poza tym. Co tu jeszcze było, ludzie? Może przejdziemy sobie na drugą stronę. No tutaj, jak widzicie, jest ten cały magazyn, tutaj gromadzimy te wszystkie paczki, ja to nazywam paczkami, bo ten biznes jest bardzo podobny do tego DLC właśnie z paczkami. I tutaj jest tych miejsc 50, także 50 takich zasobów możemy zgromadzić. Tam na górze widzicie spadochron, gdzieś tutaj też na górze była snajperka ciężka, także spoko, mamy taką darmową broń do zebrania. Oczywiście tutaj możemy na górze chodzić po tym wszystkim, ale... Tam się nie znajduje, tak? Chyba jedynie gdzieś tam ta ciężka snajpa, bo nie pamiętam, gdzie to konkretnie było, gdzieś tutaj na uboczu. Ale tam po górze też możemy chodzić, ale no to w sumie nie ma większego sensu. Przez barierki niestety nie można skakać, a szkoda, także żadnego tutaj parkoura nie zrobimy. Tutaj mamy jakiś taki mały magazyn. Dalej mamy tutaj jakieś pomieszczenie, jakąś sypialnię dla pracownika. Czyli mamy jeszcze takie dwa dodatkowe pomieszczenia, które no nie były przy zakupie, nie było o nich informacji. No to jest tyle, ludzie, to jest tyle. No tutaj możemy po drabinie wejść, jak widzicie. Także jest to... No ogółem miejsce jest bardzo duże. Wydaje mi się, że tutaj też będą robione tryby adwersarza w tym miejscu, bo naprawdę potencjał na takie akcje jest dość duży. No,
Tryby adwersarza były robione w bunkrze. Myślę, że tutaj też coś takiego Rockstar doda, ale to przekonamy się z czasem. To proszę jeszcze się tutaj zarejestrować jako VIP, żebyśmy tutaj siedli na tym krześle, dobra. I zaraz wam pokażę, jakie tutaj mam opcje na laptopie. Także logujemy się. Ja wam na koniec jeszcze w ogóle pokażę kadstękę. Właściwie urywek z live'a, gdzie ja oglądałem tę kadstękę pierwszy raz, bo tutaj tej kadstęki nie było. A pewnie osoby, które jeszcze tej kadstęki nie widziały, są ciekawe, jak ona wyglądała. Dobra, ale jakie mamy tutaj opcje? Mamy tutaj podsumowanie. Tutaj widzimy cały zgromadzonego towaru, widzimy konkurencyjnych przemytników, oczywiście statystyki, 666, no nieźle. No i tutaj mamy oczywiście wykresy, czego ile, co i ile zgromadziliśmy. Jak widzicie, jest tego tutaj 8, tak? Narkotyki, chemikalia, farmaceutyki, surowce zwierzęce, dzieła sztuki antyki, kosztowności, tytoń i alkohol i podróbki. Ogółem te zasoby, one się nie różnią niczym od siebie, także jakakolwiek to jest, że tak powiem, frakcja, no to to zarobicie tyle samo. Zakładka ukradni, tutaj wybieramy, co chcemy kraść. To właśnie, no na przykład, jeżeli chcemy chemikalię, no to wybieramy i kradniemy, jeżeli chcemy kosztowności, klikamy. Te kosztowności nam się namierzają. Mamy też opcję ukradnij dowolny rodzaj. W ogóle jest to na to fajny tip, zaraz wam wytłumaczę, o co mi chodzi. Bo najpierw muszę wam pokazać zakładkę sprzedaj. No i tutaj widzimy, czego ile zgromadziliśmy, no i pokazuję, za ile to możemy zgromadzić. Ogółem sytuacja wygląda tutaj tak, że jeżeli zgromadzimy, im więcej zgromadzimy danego towaru, tym większą mamy premię. No tutaj akurat nie mam na tyle wystarczająco dużo towaru, że nie wyświetla się ten napis, ile to jest premii. Bo tutaj zawsze się wyświetla pod tą liczbą taki procent jeszcze. No tutaj tego akurat nie widzicie, ale im więcej tego towaru, tym większą premię dostaniecie. Czyli no najlepiej zebrać tutaj 50 na 50, bo wtedy zgarniemy największą premię, wtedy to sprzedać i zarobić. Chociaż jest mały problem, ludzie, ponieważ jak namierzamy jakąś, na przykład powiedzmy, namierzamy kosztowności, tak? Jak namierzamy kosztowności i skończymy tą misję, to żeby namierzyć po raz kolejny, to trzeba odczekać 5 minut. Czyli jak widzicie, jest to dość dużo, więc czasowo nie wiem, czy to wychodzi opłacalnie. Także ja na lewie robiłem tak, że namierzałem kosztowności, później tytoń i alkohol, później znowu kosztowności, tak na zmianę. No po prostu później sprzedawałem połowę jakiegoś towaru. No i po prostu, a później co trzecią sprzedażą, to jakby dla mnie była sprzedaż jakiegoś towaru, który był na full. Czyli powiedzmy kosztowności. Już nie pamiętam, ile się na tym zarabiało, ludzie, możecie napisać w komentarzu. Ale to nie były duże pieniądze, to nie jest opłacalne. Też pamiętajcie o tym, że jak naciśniecie tutaj ukradnij dowolny rodzaj i macie ograniczenie czasowe na przykład na te kosztowności, to może wam się na tyle poszczęścić, że te kosztowności mimo ograniczenia wam się namierzą. Ja tak miałem dwa razy pod rząd na live'ie, także spoko, ale wiadomo, żeby zgromadzić od razu za pierwszym razem 50 na 50 i zwracając uwagi na ograniczenie czasowe, no to naprawdę musiałby być fart życia. Także tak to do końca dobrze nie działa, ale jak zawsze tam może jakiś ten fart może jakoś pomóc, tak? Także tak to się prezentuje. No zobaczymy, jak będzie podwójna premia. Może ten biznes będzie wtedy bardziej opłacalny. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć, jak się ten towar sprzedaje, jak się go namierza, no to wystarczy przyjść do mnie na live'a. Live'y są teraz codziennie o 21, chociaż po wakacjach ta pora się zmieni. Także to wszystko pokazuję na live'ach, nie na odcinkach. Także zapraszam. No i myślę, że jeżeli chodzi o ten odcinek, to już tak naprawdę tyle. Tutaj już wam wszystko pokazałem, jak to wszystko działa. W kolejnym odcinku omówimy sobie inne rzeczy. Myślę, że omówimy sobie jakieś nowe pojazdy, które zostały dodane, bo jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo i niektóre mają naprawdę bardzo ciekawe funkcje. Jeszcze na koniec tego filmu pokażę wam kastenkę, którą to oglądałem za pierwszym razem na ostatnim live'ie. Także jeszcze możecie zobaczyć, jak ta kastenka wygląda, kto nie widział. No jeżeli chodzi o ten materiał, to już jest tyle. Jeżeli wam się podobał, to mam nadzieję, że zostawicie łapę w górę. My widzimy się w kolejnym filmie, także do zobaczenia wszystkim, cześć. Muzyka stop, bo będzie chyba kastenka z Ronem. Uwaga, ludzie. Będzie kastenka czy nie? Coś jest? Julia dała suba, dzięki Julia. What the... Co to jest? Yes, my friend! They're dead! Dead! And any nonsense from you and you'll join them! I've got a space weapon! From Russia! A Russian hacker space weapon! I'm going to liquidize you! Co ten Ron? Just like I did to your friends! Yes! Liquidize! Ow! Hey, hi! Oh.
Kur, uwielbiam nowe kascenki. My new partner. You bought into the place. You're late. What kept you? Yeah, well, it's too late. Ah, that bastard my best friend? Oh, he's supposed to protect me forever? Then he goes all Vinewood on me. He's too important for Ron now. He's a guru. He's a lifestyle coach. I don't know what he is. I bet he's got abs. Oh, I am so alone. I just shot two government agents in the head. I mean, I hope they're gone. I'm screwed. We're screwed. Oglądajcie. Where's that mechanic? Oh, I mean, that's the only reason I let them in. Because I thought it was gonna be him. Oh, who's that? Hey, boss. Hey, boss. Oh. Oh, hey, boss. Is that what I get? Well, you're getting a sandwich. I'm getting killed. These two people. Patrzcie, to jest ten ziomuś, na którego zwróciłem uwagę podczas analizy trailera. Czyli to jednak nie jest postać online. Nie musisz, 4000 jest na streamie? O kurde. He was in the Air Force. He was accused of a crime he didn't commit. Innocent mistake. Planes crash. He was the fall guy. You know how the deep state is. Charlie, get to work. Ignore the corpses. So. Focie zrobiłem. Business is good. Musicie pić na fanpage'a. That's a problem. On one hand, we've got more orders than we can possibly handle. And on the other, I'll be surprised if we're not killed in the next 48 hours. Come on, dzięki, Gracjan. And I can deal with this mess while you get to work. It's really pretty obvious. Okay, now, this is the office where we, you, senior partner, run the business. Now, this is the computer. It's very secure. We lose this, we're all dead men. This is where the jobs come through. Yeah, so you can check it out. Okay, okay. Ile mam lat? 21. 96 rocznik. Up here is where you can sleep if you want to. It's very comfortable and it's clean. It's pretty clean. Wiem, że jest 4K. Wiem, zrobiłem już zdjęcie. At least once. Come on. Now back here is where we store cargo. Now nothing too dodgy. Mostly untaxed cigarettes, stolen pharmaceuticals, industrial chemicals. But we'll run pretty much anything. Now back there is where you can store any aircraft that we... I mean, you haven't left out here on the main floor. Got plenty of room. I think we can probably... Z ile kupiłem hangar? Za 5 milionów. Najdroższy. I wszystkie ulepszenia na maksa. Widu dał suba, dzięki wielkie. A czy miał na myśli te na stronce, bo będziemy mieć też jakieś rzeczy w samym hangarze jeszcze do zrobienia. Do ulepszenia, ale to zaraz. Pomóż mi z ciałami. W ogóle co to za ziomki są? Wyglądają jak agenci z tego, z FIB. I am so glad you're here. Szkoda, że nie ma Trevora na tej kascence. And I mean that. Don't let me down. No i nice, ludzie. Zosia dała suba. Dzięki, Zosia. Koniec kascenki. Chyba koniec kascenki. Tak jest, ludzie.